Siemanko, siemanko, ja jestem Vertez, witam was dzisiaj na mapce parkour, która nazywa się Place to Place. To jest nowa mapeczka, znalazłem ją, zaraz sobie przejdziemy. Widziałem po screenach, że jest dosyć dziwna, także ciekawa opcja. I też od razu tak powiem oczywiście, że też jest druga mapa dostępna, którą planuję nagrać. Tylko powiedzcie mi, czy chcecie. Znalazłem taką mapkę, która nazywa się Infinite Parkour, czyli nieskończony parkour. Prawdopodobnie on jest mega długi, także możecie dać znać, czy chcecie, żebym to nagrał. Prawdopodobnie to by było na parę odcinków, skoro on jest długi. O, czekajcie, bo tutaj sobie kliknę, o. Dlatego dajcie znać, może kogoś skołuję do tego nagrania i zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Czy ktoś będzie chciał, bo to wiecie, jak to z parkourami jest na YouTubie. Tak, dobra, zobaczmy zasady. Nie niszcz bloków, bądź na game mode 2, nie cheatuj, chyba że będziesz naprawdę tego potrzebował i baw się dobrze. Także spoko, jak najbardziej. I oczywiście, jeżeli lubicie takie mapeczki, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, o. Dobra, chodźmy z tym parkourem. Stage 5, stage 1, ile tutaj mamy leveli? 8, 9, 10. Te drzwi się otworzą, jeśli otworzysz wszystkie levele. Dobra, znaczy jak pokonać wszystkie levele. No dobra, dobra, fajny motyw. 10 leveli. Mushroom parkour, tak? Okej. No to dobra, to ciśniemy z wejścia oczywiście. Wow, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie wiem, co ja zrobiłem, ale dobra. Tego nie było, tego nie widzieliście, nic się nie stało. Oczywiście, jak to tak, żeby coś się stało, no to bez sensu. Aha, no i to jest już koniec levelu? To już? To fajnie, to mi się podoba. Wow! Dobra, ekstra. Pierwszy level pokonany. Mamy aha, to w każdym levelu jest... Dobra. Jeszcze się tam cofniemy na tamten level. Bo tu już... Widzę, że pominąłem. Orzesz ty! Stopiaczu jeden! Jaki stopiacz? On mnie zastopował. No nie, co jest? Kurde, się cieszyłem, że będzie prosty parkour. A tu klaps. Dziki drops. Hop. Jest. Hop. Ha, jest! Kurde. Dobra. Co to, jakieś checkpointy, czy coś? Hej! O kurczę. O kurde bele. Na to nie wskoczę, nie ma opcji, musimy tam wskoczyć. No to dobra. Are you ready? Wiedziałem, że tak się stanie. Kurde. Kurczaka. No nie, no kurde, znowu mnie zatrzymało. I mnie tutaj zestepowało. Dobra, sobie widzę, że checkpointy będę musiał robić, żeby tak nie zamulać za bardzo na mapce. I będzie się bardzo fajnie i przyjemnie to oglądało. Czekajcie, bo tutaj jest taka jumpa, nie? Aha, bo to później tutaj wrócimy. No w takim razie, okej. Dobra, to ja sobie tutaj zrobię spawn point. Właśnie tak. I teraz mnie zastanawia... Ja nie muszę! Ja pierdziule, bo to tak trzeba było zrobić. O nie, co ja zrobiłem? To sobie tutaj zrobię. O, skoro już chciałem robić, to zrobię w tym miejscu. I tu skoczymy. Aha, i teraz się odbijemy od tego i tutaj. Jest. Przyjemnie bardzo. Skoro już robię spawn pointy, tak jestem w miarę daleko, to żeby nie sfailować, to mi się przydadzą. Hop. Uf, już myślałem, że spacji nie kliknę, nie? Hop, jest. Dobra, kolejny spawn point. O, kurde, dobra, już tutaj. Jest. Uff, pokonany. Wróćmy na ten pierwszy level. I znajdźmy skrzyneczkę, bo tutaj gdzieś była skrzyneczka. Za bardzo. O, widzicie, tutaj się ukryła, dobra. Co to było? Go back. No dobra, czyli już mamy Shards 2, super. I co? Teraz mamy pustynię. Pustynny parkour, już to widzę, tak. Czemu ja musiałem tam spaść? Po prostu sam z siebie spadłem. Hop, o ty dziadu, dobra. Chciał być cwan, a to mu nie dali mu być cwaniakiem. No i okej, bardzo w porządku. I co teraz? Hop. Dobra. A, tu spawn pointa poproszę. Dobra. Jest! Checkpoint! Prawdziwy! Super. No to ekstra. Tutaj już nam zaczynają dawać
checkpointy w międzyczasie, co mi się bardzo podoba. Hoppa. Alright. Pustynny parkour na propsie. O nie, słyszeliście, że wcisnąłem spację, co nie? Dobra, to jest, ja miałem tam checkpointa, to ja się kilnę. O, super. Super. Hop. Tak, do osób, które dalej nie wiedzą, dlaczego nie mam blue screena, dlaczego mnie słychać jak 5 lat temu, to przypominam, że mam komputer niestety w serwisie i nie nagrywam u siebie. Dokładnie tak. Hop. Oj! O nie, to tam trzeba było iść. Vertex! Kurde. No jeszcze tu spadłem. O! O nie! Dobra, teraz mnie możesz killnąć. Co tu się odegrało? Przecież ja miałem normalnie wszystko działająco dobrze. Tutaj byłem? Tak, tutaj byłem. No co tu się działo? Dlaczego? Dlaczego ten checkpoint przestał działać? No to w takim razie, skoro tak, skoro prawdziwy checkpoint nie działa, to ja sobie daję tutaj, o, spawn point, o. Dobra, tutaj sobie skoczyłem w to miejsce i to mnie zablokowało. Dobra, już, game mode 2, już. Nie, chyba tutaj się nie da wskoczyć, tak mi się wydaje. I tu tak czy siak trzeba wskoczyć. Ale czy na pewno? Czy na pewno? Bo tu wygląda, jakbym musiał tam iść. I tutaj bym się wracał i to byłby koniec mapy. Tak mi się wydaje. Wiem, jak to zrobię. Patrzcie na to, mistrzostwo. Właśnie tak to powinienem zrobić. Na szczęście. Spawn point ratuje. O, i ja sobie tutaj poproszę kolejnego spawn pointa. O, superancko, elegancko. Hop, świetnie. Dobra, aha, i teraz. O nie, 180 będzie. O nie, to ja sobie tutaj. Tutaj musi być spawn point. Czy ja mogę tak przejść? Tak, mogę tutaj ten tak przejść. Bardzo mi się to podoba. Tak, spawn point. Okej. Okay. Na tych chyba byliśmy już, tak, bo sobie tam skakaliśmy. A niezły troll, bo ktoś może pomyśleć, że tutaj skoczy sobie do przodu i się ma, a tu jednak nie. Dobra, i ekstra. Stage 3 complete. O kurde, tutaj nie patrzyłem za skrzynią. Damn. O, a na szczęście było bardzo blisko. Ekstra, dobra, okej. Pustynia pokonana, teraz śnieg i lód. O nie, to może być złe. Jest na bright ustawione. Elegancko. Elegancko, proszę państwa. Dobra, to mogą być takie ryzykowne skoki. W sumie nawet nie muszę tu skakać, tylko wystarczy, że tutaj polecę. Ekstra. Oj, skrzyneczka od razu, tak? No, przecież tego nie otworzę, bo to jest pod lodem. No, co ja w ogóle chciałem rozkminić? To ja nawet nie wiem. Wow. Dobra. Ja tu chcę spawn pointa. Hop. A, jednak nie był mi potrzebny, bo tutaj już będę miał normalny spawn point, który znowu może mnie sprankować. Hop. Ekstra. Hop. Jej. Dobrze. O kurczę blade. Uff, dobra. Jakoś mi tutaj idzie. Ekstra. To nie, no nie wiem jak skomentować ten parkour. Idzie naprawdę bardzo fajnie. Ale też nie jest łatwy, Aha, na przykład tutaj prank skok mamy. Tutaj też trochę sprankowane. Trzyma w emocjach, trzyma. Dobra, hop, jest. I teraz tutaj, dawaj, jest. Except, tu powinien być spawn point, jak nic. Tu powinien być. Nie wiem, dlaczego twórca mapy go tutaj nie da, bo widzicie, tutaj on powinien być. Tutaj on niestety powinien być. Hop. No niestety. Niestety spadliśmy.
Czyli się za bardzo pośpieszyłem. Hop. Dobra. Hop. Ekstra. No nie, teraz to ja faktycznie wyczułem, że spację za późno wcisnąłem. Wyczułem to. Już w locie klikałem, nie? Okej. Dobra, jest. Dzia, dzia. Lećmy dalej. Ale nie wzięliśmy kurczę skrzyneczki, która pewnie była gdzieś tam dalej, wyżej. Tam dalej widziałem drogę. Chyba. O nie, to tam ja widziałem po prostu tamte poprzednie jumpy. Gdzie tu się ukryła skrzyneczka? Aha, da się jednak otworzyć. Aha, no dobra. No to gubek. Gubek! I mamy teraz ocean. Ocean. Od razu wezmę, nie? Jak raz od razu wezmę. Ciach. Ciach. Ekstra. Hoppa. Oh yeah. I checkpointik. Congratulation. Tutaj będzie przeskok na później, rozumiem. Teraz musimy użyć tego. Hop. Chyba. Oczywiście chyba. Te parkury są tutaj strasznie namotane. Namotane bardzo. Ale fajne. Cieszę się, że znalazłem tą mapeczkę. Okej, tam skakaliśmy już. To będzie na później, tutaj nie mamy dostępu. Co ja mam teraz na to wskoczyć? To czekajcie, spróbuję tutaj, z tego się wybiję tam. Chociaż nie, dam radę tutaj wskoczyć. Hop, jest. Rozkminione. O nie, tu jest bardzo trudny jump. Hop. Właśnie tak. Już to widziałem, że coś się zniechało. Kurczę, szkoda, że tutaj jest taki boczny skok, bo inaczej bym sobie z double jumpa to pokonał. Właśnie tak. A tutaj musiałem próbować. Dobra. Okej. Okay. Tu się przyda nam kolejny spawn point. Hop. Ekstra. Hop. O nie, tu był płotek. Mister Płotecki. A w sumie double jumpem teraz to przeskoczyłem. No widzicie, jakie to trole są? O nie, no. To musiało tak się zamyślić. Zawsze jak coś sfailuje, a miałem spawn point i chcę tam wrócić, to coś wychodzi nagle mega źle. Dobra, i teraz tutaj. O, tak to powinienem wtedy robić. Spawn point. Hop. Co ja właśnie odwaliłem? I teraz będę miał tu spawn pointa. No nie, ale mnie sprankowało, bo teraz musiałem na to wskakiwać. O nie wierzę. Prank level expert normalnie. No. Prank level expert. No nie wierzę, po prostu zmyliła mnie ta płytka. Bo ja myślałem, że tutaj już po prostu przejdę. No to na złotych przechodzę. God damn. Co za prankers. No i jeszcze tu spadłem. Damn it. Dobra, nie. Bez pośpiechu. Bo to wychodzi jak wychodzi. Po prostu jak dojdę gdzieś w ciekawe miejsce, to używam spawn pointa, na przykład tutaj. Spawn point. Dobra. Idziemy to rozwalić za wcześnie. O nie, lol. Zawsze jak mi się wydaje, że wskakuję za wcześnie, to jednak przegrywam. A teraz patrzcie, jak się udało. Dobra, teraz muszę uważać. Nie przy tym. Patrzyłem się dalej i padłem. Hop. Dobra. Teraz na luzie wyskocz tutaj i shift. Dobra. Spawn point. Właśnie tak. Właściwie gdzie mam lecieć? Wlec sobie tutaj, tam będzie. Okej, dobra. Wow! No teraz to za daleko poleciałem. O nie, teraz za wcześnie. O nie, ale ja bym tu failował. Okej. Tutaj jak chcę spawn pointa. O. I teraz elegancko. No i patrzcie, przy mecie tutaj już failowałem wtedy. Jaki typ. Dobra, jest. End. Teraz jesteśmy w endzie. Endzie. Co to będzie? Ojoj. Będzie fail.
Będzie fail. Proszę mi bez tak. A tak właściwie czekajcie, zanim tu się rozpędzimy. O! Za każdym razem się domyślam, gdzie może być ta skrzynka. Po raz pierwszy chyba grając na jakiejkolwiek mapie. Łup. Dobra. Łup. Okej. Jestem tutaj. Świetnie. Tutaj raczej nie wskoczę. Chociaż, jakby się uprzeć. Ale co mi z tego, skoro... Nie, nie wskocz tam. Bez rozkmin. Bloks, bez rozkmin. Ja sobie spawpointa tu dam. A co? A co? Chyba ta głowa jest użyteczna? Tak, tak jest użyteczna. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. To jakby się uprzeć, nie da rady. Nie ma opcji, nie ma opcji. Hop. Dobra. Okej, spawn point. Blocks. Świetnie. Co dalej? Chyba tam. Chyba. Albo na te drabinki. No wiecie co, ja preferuję drabinki. Preferuję drabinki. I wskoczymy na te drabinki. Właśnie tak. I teraz na te. O. Tak, tak bije mnie. Uświadomiliście mnie ostatnio, że to sufit bije, jak jest, są drabinki takie. Bo postać chce się wbić tam i obrywa. Wiesz dlaczego spawn point? Bo tu nie ma sufitu dobrego. Znaczy, dlatego właśnie. Bo to jest taki spadek. Kurczę blady. Dobra, i trzeba uważać. O, o. I mamy to. Mamy to. Szóstka za nami, teraz siódemka. Nether, okej. Ojej. To już wygląda źle. Oj, no tak, no wiedziałem, że spadnę, prędzej czy później. Dobra. Okej, tak myślałem, że bez dubla tu wskoczyć. Super. Hop. Co dalej, co dalej? Skrzyneczki nie wziąłem. Czekajcie, muszę się cofnąć. Czy tu jest skrzyneczka? Nie wydaje mi się, żeby to była skrzyneczka jakaś. No to dobra, to lećmy wyżej. Hop. To no, jakaś skrzyneczka. No gdzieś musi być skrzyneczka, tutaj najwyżej poszukamy. O nie! Jakżem zrąbał? Wpisywałem coś? Nie wpisywałem nic. Dobra. To jeszcze raz. No czekajcie, w sumie jak jestem już na dole. O! Tak. Widać, że grałem. Find the button już. Okej. Okej, elegancko. Kolejna skrzynka, z jaką nie miałem tutaj problemu. Fajno, naprawdę. Hop, dobra. Spawn point. Hop. I uwaga, trzeba idealnie się wybić. Niestety. O! To ci proszę nowość. Tutaj spawn point. O nie. Jak mnie chciało sprankować. Kurczę. Kill. Czy może gdzieś indziej? Nie, tam nie wskoczę, nie ma opcji. To dopiero później. Jest. Skaczemy teraz tutaj. Jest. Alright. Spawn point co każdą złą lokację? Musi być. Opa! Jest. Co dalej? Mam na to się wbić i tutaj w górę? No, na to wychodzi. Okej. Hop. Dobra. Teraz trzeba się skupić. Hop. I pak. Dobra. Fajnie, mamy to. Ciach. No i ekstra. O kurde, jak to teraz zrobić? O kurde. No nie. Właśnie tak. Dobra. Bardzo fajnie. Tylko co dalej? Tu będzie przycisk. Tam jest przejście dalej, okej. Hop. Ekstra. Jest! Dobra! Mamy! Siódmy pokonany. Teraz dżungla. O! Cześć, świnki.
skrzyneczkę. Na początku skrzyneczkę. Skrzyneczki są na dole i lubią być w wodzie, ale tutaj w wodzie nie widzę. O ty. O ty. O ty, gdzie to ukryłeś? Gdzie ukryłeś skrzyneczkę? Pewnie już ją widzieliście. No, no ja to tak mam, że jak szukam, to czasami może być skępione nieźle. Ej, no nie widzę skrzyneczki. A zawsze były na dole. Jajko! No nic, chyba jej nie ma jednak tutaj na dole, no to trudno się mówi. O nie! Coś mnie zbloczyło. Blokad. Ej, no kurde. Halo, liany. Proszę tak nie robić. Proszę tak nie robić. O nie, jak ja to zlepiłem. No nie, najgorszy. No dobra, było wiele gorszych failów. Na przykład ten. Hop. No. No. To rozumiem. O kurczę, jak to teraz przejść? O kurczę. O, jest. Jestem tutaj. Spam point. Dzień dobry. Hop. O nie. O, tak. Udało się. Teraz drugie. Uf. Też poszło. Nie ma żadnej skrzyneczki tutaj nigdzie na drzewku. Nie ma. To kurde, troszkę mi nie pasuje, że tej skrzyneczki nigdzie nie widzę. Hoppa. Dobra. Hoppa. Alright. O nie. Troszkę mnie tu zblokowało. Ale jestem teraz tutaj. Świetnie. Hoppa. Fajnie te slime skoki zrobione tutaj są. Wychodzą ładnie. O nie. Oprócz tego. Kill. Oprócz tego, że spacja nie została kliknięta. Hop. Super. Co dalej? Co dalej? Kurde, on jest w miarę wysoki ten parkour. Tu jest blokująca liana. Dobra. Teraz trzeba będzie się tutaj bić. To wiecie co, ja sobie tutaj spam pointa dam. No, ten skok nie jest jakoś mega fajny. Po co komu to miejsce? Po co komu? To ja nie wiem. Dobra. Hoppa. Ekstra. I teraz tu. O nie. Co tu się odegrało? To ja nawet, no ja nie chcę nawet myśleć, co tu się odegrało. Coś z tym skokiem jest nie bardzo. Hop. Hej, no faktycznie, kurde. To nie jest prosty skok. A sfailować można naprawdę dużo. Dobra. Dobra. Hoppa! Dzień dobry. Gdzie mam się dalej znaleźć? Chyba tutaj. Pyk. Okej, jestem w drzewach. Hop. Hop. Co tu się dzieje? Halo. Aha. Pytanko takie jest, czy dam radę się wbić tutaj? Nie dam rady się tutaj wbić. Chciałem spróbować. Dobra. A nie, to ja się teraz cofnąłem. O. Hop. Hop. Dobra, spróbujmy stąd. Tak skoczy, żeby mnie tam odbiło na tą drabinkę. O! To wyszło całkiem ciekawie, czekajcie. Orientacja w terenie, co tam jest? Co tam jest? To może być koniec. Jakby zaryzykować 180, to można by coś ugrać, nie? Dobra. Hop. Uff. O nie! Co ja odrąbałem? To się nie godzi. Ciach. Dobra. Nie no, faktycznie trzeba tutaj wskoczyć. A, i musi wyjść. Dobra. Ósmy rozwalony, tylko w tym ósmym. To ja niestety nie znalazłem skrzyneczki. I mi się wydaje, że ona była na samym końcu. Czekajcie, ja to chcę sprawdzić. Game mode.
Jeden. Czekajcie, czy ona była na samym końcu, bo nie wiem, czy się... Tak, się pośpieszyłem strasznie. No nie wierzę. Game on zero. Kurde, i co, jeszcze raz to przychodzić? Trochę lipa. Dobra, go back. Chodźmy na dziewiątkę. Las teraz przed nami. The Forest. Pyk. Pyk. Kurde, wszystkie skrzynki były... O nie! Były na dole, to tak tutaj była jedna na górze, nie? Muszę uważać. Za bardzo się pośpieszyłem tym, że kurde zobaczyłem złoty i chciałem w to wbić, już zapomniałem kompletnie o tej skrzyni. Dopiero jak wdepnąłem sobie, przypomniałem, że to jest skrzyneczka i możliwe, że jest na górze. No halo, No proszę doskoczyć tutaj. Kto takie trudne jumpy robi? Na dzień dobry. O, tu jest skrzynka. Spoko. Może sobie zrobię takie oddzielenie, że mi tutaj brakuje. Tak się zastanawiam, czy mógłbym sobie ten parkour jakoś skrócić. Na przykład tak. Na przykład tak. Zawsze na propsie. Zawsze na propsie. Polecam. Dobra, nieważne, 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 nieważne. Albo i ważne. Dobra, 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 dobra. Full skupienie od teraz odpalam. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto, musimy to przejść. Musimy to przejść, dobra. Tutaj sobie zrobimy spawn pointa. Proszę bardzo. Okej. To było zdecydowanie tutaj, żeby strolować. Właśnie tak. Serio, tutaj jednak mogłem sobie skrócić, o nie. O nie. Mogłem sobie to skrócić. God damn it. Jest. Spawn point. Dobra, stoisz gdzie stoisz, nie ruszasz się. Hop. No. No i ekstra, i ekstra, i ekstra. Hop. Hop. Dobra, tu zdecydowanie jak ta płytka jest, to tutaj powinienem się znaleźć. O! I ta płytka właśnie mnie powinna uratować. Tak, uratowała mnie. Tak. Hoppa! O, stój! Jak się chciałem rozpędzić, gdzie teraz? A, teraz mam użyć tego slam bloka. No to po to on jest. Taki cwaniaczek. Ciąg! Super. Teraz tutaj. Elegancko, elegancko, elegancko. Aha, tutaj ja wyczuwam trudniejszy skok. Kurde, strasznie dużo skoków na tej mapie jest na cztery kratki. A więc to po to tam było. Dobra. Przez to jest troszkę trudno. Chyba wiem, o co chodzi. Spawn point. Teraz jeszcze raz chyba musimy tego użyć. Czekajcie, wtedy stąd skakaliśmy, to co? Chciałem się teraz bić. Aha! Da, dobra. Dobra, 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 dobra. Okej. Teraz możemy zaryzykować skokiem tam i na drabinkę. Tu chyba nic innego nie ma. Tak zrobimy. Spawn point. Chyba, że się już teraz gdzieś cofnąłem i robię to źle, ale nie. Tak, tutaj zdecydowanie ten skok miał być. Hop. Dobra. Niby tu jest płytka, no nie? Ale o! Znowu R kliknąłem. Ale właśnie to może się stać, że membranka nie załapie. Up. No, znowu to samo. Znowu to samo. Jak tak można? No, teraz wyskoczyłem, ale... Nie, już to widzę, jakbym tu parę razy biegł i mi się tyle razy nie wychodziło. To nagranie by trwało z 5 godzin. No patrzcie na to. Co jest z tym skokiem nie tak? No nie wierzę, po prostu nie wierzę, co się dzieje. Myślę, że wskoczę, nie dolatuję, nie? Albo się nie wybijam. Bo, tak jak teraz. Jaka loteria na tym skoku jest normalnie. Albo skoczysz, albo nie. Jeszcze weź doskocz. Czy na pewno tutaj mam wskoczyć? Halo. Na pewno mam tutaj wskoczyć. Innej opcji nie widzę.
Ale żeby tutaj wskoczyć, to naprawdę trzeba mieć szczęście. Bo to już kij ze skillem, no nie? No właśnie. Ja tak się popatrzyłem pod nogi, to nie wybiło mnie. Co za skok? Ej, najgorszy skok w jakimkolwiek parkurze ever. Powinno być minimum dwa rozbiegów w tym miejscu. Pierdziele. Masakra. Masakra. Nie, 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 coś mi nie pasi. Coś mi tu nie pasi. Coś mi tu bardzo... No aha, no tak, no tak. Tak, tak to trzeba robić. Zdecydowanie. Co jest? Co jest, co jest, co jest? Serio, ktoś sobie wymyślił na cztery kratki w tym miejscu? Raz, dwa, trzy, cztery, no. Zdecydowanie przerąbany skok. Jeden z najgorszych, jakiekolwiek miałem. Naprawdę. No kurde. 5 godzin później. Respawn. No nie. Dlaczego? Ktoś wymyślił taką kupę straszną w tym miejscu. No nie da się, jak nic się nie da tego wskoczyć. Czy może być dzień? Time set zero. O, jak chcę mieć tutaj drobinę jaśniej. Kiele. No. Ustawię się dobrze, chcę wyskoczyć i jest mega, mega źle. No patrz, no weź wskocz w momencie, kiedy ci klikam, a nie kurde. Kiedy ty chcesz, żebym sobie skoczył. Kurde. No nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak tutaj wskoczyć. God damn it. To jest... zło. To jest mega, mega zło. Tak. Najgorszy jump ever. Ja pierdzielę. Halo, co się dzieje? Co się dzieje? Próbuję tym double jumpem, bo chyba innej opcji tutaj nie widzę. Czekajcie, ja tu chcę spawn point. Bo to jest przerąbane. Aha. Nie wpisał się, bo kurde, R się wpisuje. Damn it, czemu R? God damn, nie przyzwyczaja się nigdy do tej klawiatury. Kill. Po prostu zaraz to szczituję. Jest! Dobra, dobra. Widzicie? Usłyszała gra. Usłyszała gra, że to zaraz szczituję. I momentalnie w tym samym skoku mi się udało, nie? To jest dopiero. To jest dopiero, kurde. Ja. Nie fart. No, rozwalone. Mesa. Dobra, panie Mesa. Ciśniemy. Tylko najpierw skrzyneczkę. Najpierw skrzyneczkę. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj się znajduje. Jest skrzyneczka. Dziękuję. Dobra. Brakuje teraz jednej skrzynki. Oczywiście tu nie wskoczę. Czekajcie, game mode 2 tak właściwie. Miał być adventure, a nie survival. No nie, znowu spacja mi tutaj odwala pranki. Hop, hop. Hop. Hops, ops, hops. Extra. Spawn point. Ty! No, się kliknęło. Okej, okay, tutaj nie ma opcji, żeby wskoczyć. W sumie opcja zawsze jest jakaś. Ale ja mówię, że nie ma. Dobra. Rozumiem, że tego się nie złapie, okej. Okay. Nie skrócę sobie trasy. Tak na Janusza. Okej. Okay. Hop. Hop. Dobra. Hop.
No nie wierzę. A ja nie wpisywałem spawn point od tak dawna. Ile w ogóle wpisywałem? Nie, wpisałem gdzieś tam. Dobra. Teraz będzie mnie trollować. Kurde. Tak przyjemnie na początku się grało. A później dowalił same poczwórne skoki. Samiutkie. Wszystkie. To jest... jest bardzo niedobre. No, a teraz spawn pointa będę musiał używać częściej zdecydowanie. Na tych levelach. W sumie to jest ostatni level. Ale widać. Na każdym kroku jest coś przerąbanego. No. I tutaj też spawn point nie kill nigdy w życiu. Tutaj też oczywiście spawn point. Dobra. Hop. I teraz na te drabinki. Hop. Ha! Mam cię. Ups. Odpuściłem. Właśnie tak. Nie powinienem odpuszczać w lecie. I też zdecydowanie nie powinienem się z tamtego wybijać. Opa. Ej, halo. Czy zawsze było wszystko idealnie wymierzone? Co się stało? No właśnie. No właśnie. Okej, okay. Czy tam mam dalej wskoczyć, czy gdzie? Nie, chyba tutaj. Cóż, że na to? No chyba nie. Coś mi się wydaje, że się cofam. A na zdrowie, Nelcie. A na zdrowie, kotu. Hop. Hop. Nelci się kichacz odpalił. Tak. Wiem, jak to przeskoczyć tutaj. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O tak, o. Ekstra. Spawn point. Nie, no tutaj to w miarę jest fajnie logicznie ustawione. Chociaż czasami mi się wydaje, że gdzieś źle skacze, ale to idzie cały czas do przodu. Ekstra! Ekstra, ekstra. Hop. Dobra, co dalej, co dalej, co dalej? Czy tutaj mnie nie było? Nie, tam jest już meta. Dobra. Skakujemy tutaj. Uwaga, spawn point musi być. Pamiętajcie. Główne hasło wszelkich parkurów. Pyk, pyk, pyk. Jest! Oum! Aha. Dobra. Ale brakuje nam Foresta teraz. Kurde, to był taki trudny parkour, żeby zdobyć tą skrzyneczkę. Ale spróbuję raz jeszcze, tam. O kurde, już tyle minut parkoura. Oh damn, to wiecie co? Game mode 1 musi być, bo... przecież nie, to nawet nie ta mapa, widzicie? Jaki prank, to nie ta mapa. Tutaj to miałem, czekajcie, w której mapie nie zdobyłem tego? W dżungli, właśnie, dobra, czekajcie, weźmiemy to, chcę zobaczyć po prostu, co się pojawi. Byście też wiedzieli po prostu. Tak, ten parkour przeszedłem, także mogę się cofnąć tutaj. Dobra, game mode 2, okej. Okay. Czy to coś da, co nie? Bo nie wiem. Nie wiem, mamy przejście. Dobra, aha, tutaj nam się otworzyły te. Jungle Shard. Ej, przerzuciłem przed chwilą. A, ciasteczko dostałem, spoko. O, pojawiło się. Dobra. Co to było? Aha. Okej, okay, taką imprezkę miał robić. Poczekaj, raz jeszcze, odpal to. Aha. No okej. Okay. Jeszcze raz. No pokaż, no odwal coś. Nic, nic. Dammit. No i co, i to tyle? Tak po prostu? Czemu dęcy nie lecą? No nie, to ja się tak trudziłem i nawet nie ma fajnego podsumowania mapy. O, śmierci mi zliczało, nawet nie popatrzyłem się w prawą stronę. Okej, okay, 78 śmierci, o. Dokładnie tak. Game od 12, o kurde. To bym miał. Serio, tutaj już nic więcej nie było? Tylko tak? Okej. Okay. W takim razie wysadzamy. Czekajcie, bo tu widziałem, że ostatnio mi pisaliście, że to źle robiłem. 10, 10, 10, Minecraft, ty. O właśnie, dobra, no faktycznie. Zapomniałem o tych przednich tyldach.
na początku. No dobra, wysadzamy, kurde. Ile można na jednym parkurze siedzieć? O, taka mapka, długa mapka przede wszystkim. Długa. Porobiła nieźle, szczególnie tam był jeden skok. O. Tak, ukończyłem 10 stage, dokładnie tak. Dobrze mówicie, dobrze mówicie. Dobra. Wysadzamy mapy po kolei. Po kolei mapeczki, zobaczcie, zobaczcie. O, tutaj to nawet będzie ostro. Wysadzamy. Ile leveli pozamiatałeś ze sobą? No tutaj, czekajcie. Ten głupi level, gdzie jest ten głupi level z tym głupim skokiem? Który to był level tak właściwie, co? Nie, to na pewno nie był ten. To jest dżunglowy go i go zdecydowanie chcę wysadzić. Chyba, że tam już ucierpiał. Musiał ucierpieć, to chyba ten był. Nie, to lodowy był. Nieważne. Nieważne, nieważne. Wszystko zostanie. A tutaj chyba się... Nieważne, dobra, patrz, patrz, patrz. Już. O, samo z siebie się odpala. I super. I super. Wysadzaj. Takie szybkie wysadzanie to ja lubię. Po prostu pojawi się, pach, nie ma. Tu widzę, że trochę smutno na tym levelu. Już nie jest smutno. Czekaj! Robione. Więcej się nie da, jak tam level? Netherowy ucierpiał, nie? No to zostawimy. Do ucierpienia. O, ty dżungla, ty zdecydowanie trzeba. Oj. Porobili za mnie. O, getting wood. Ale osiągnięcie zdobyłem, kurde. Wysadzę, wysadzę. No, nie ma tej ściany. Tak, porobione. Porobione, narobione. Przeszliśmy. Gdybym nie robił spawn pointów, to chyba, nie wiem, 6 godzin tą mapę bym przechodził. Te mapki, ale co? Udało się, jest fajnie, ekstra. Kurde, nie wiem, jak kiedy mi ten czas zleciał, że tyle mapa trwa. Ale dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Widzimy się jutro standardowo o 14 w kolejnym odcinku z Minecraft. Także dzięki. Na razie, cześć. Żółwik. Woo.